Sarciu znalazł Medeirosa. Do środkowa. I gol! Otwiera wynik. Czyżby to był Paweł Wojciechowski? Wydaje mi się, że tak niestety. Tutaj. 7 minuta spotkania. Bramka dla Ślęzy Wrocław strzelił ją Paweł Wojciechowski! Jakub Jeleń, widzimy, że też nie może się do końca pogodzić z tym, że sędzia nie odgwizdał pozycji, nie odgwizdał faulu, ale widzimy, że trójka dzisiaj pozwala grać zawodnikom. Nie odgwizduje wszystkiego. Teraz Wojciechowski w indywidualnej akcji. Wojciechowski, lewa noga, Paweł Wojciechowski! Proszę bardzo! No i mamy gola. Chcieliśmy bramkę na 2-0. Mamy bramkę na 2-0. Paweł Wojciechowski wpisuje się na listę strzelców po raz 42 minuta i po raz drugi na listę strzelców wpisuje się Paweł Wojciechowski! Co zrobił Paweł Wojciechowski? Wiązać Uniturza Śląska. Okulicki na lewo. Teraz piłka pod nogami Zawieruchy. Zawierucha do skrzydła. Zespół Unii jakby z większym skupieniem wyszedł na tą drugą połowę. Zawierucha w pole karne. Kto niebezpiecznie. Tam... Deży gol! I 2-1. Proszę bardzo, Jakub Kuczera. Tak, no właśnie tutaj... Uśpili czujność obrony Ślęzy Wrocław, no i na 2-1 trafia Jakub Kuczera, tak jak mówiliśmy, on też miał 2 gole. Teraz na koncie Jakuba Kuczery 3 bramki na koncie... Poziom będzie utrzymywał, no ale... Ale przed Jakubczyk, zobaczymy co on wniesie. Teraz okazja, Mateusz Kluzek! No i chyba tym razem nie ma już żadnych wątpliwości, nie ma już... żadnych tutaj 68 kontrowersji. Minuta i Ślęza ląduje w siatce, prowadzi no i, 3-1. I widzimy, że teraz sędzia wskazał na środek. Mateusz Mamy wynik 3-1. Kluzek!